dobry, jest dopiero 8 rano, ja właśnie wyszłam sobie do ogródka zobaczyć, co tutaj słychać. Jest dzisiaj piękna pogoda, słuchajcie, także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Taki zwykły letni nasz dzień. Dobra, ja muszę teraz się zabrać trochę za podlewanie niektórych rzeczy, bo tego wymagają. Także życzę Wam fajnego oglądania. No i miłego dnia oczywiście. Ogórki, pomidorki podlane, reszta już jest ok. Mój Tomek też rano wyszedł i popodlewał. Także tam wszystko w ogródku, dalszy ciąg też jeszcze nie dość, że jest w cieniu, to jest podlane. Tutaj wszystko też fajnie, nasze pomidorki pomalutku się czerwienią. Słucham Cię, Misiu. No, gdzieś tam jadą na jakąś wycieczkę, no tak. No i tutaj jeszcze, jeszcze Wam pokażę coś. Tutaj zobaczcie, mamy w takich wiaderkach posadzone cukinie, jakie mają piękne, jakie mają wielkie już owoce, no nie, Mikołaj? Strasznie wielka cukinia, niedługo z niej zrobimy leczo, myślę. Jakie leczo? Co nie? No taki fajny obiad, albo kolację, jak kto woli. No, także takie tutaj nasze cukinki sobie rosną fajne. A tutaj jeszcze też w takiej dużej donicy mamy pory. Przy lawendzie pszczółki urzędują. Tak, Mikołaj się trochę przestraszył, że jedna, ale one tutaj sobie... Nie przestraszyłem się. Nie przestraszyłeś się, dobrze. One szukają i zbierają sobie nektar, no nie? Aha. To znaczy, ja nie wiem, czy to są pszczółki, bo to chyba są osy, nie pszczółki. Ja to taki znawca jestem właśnie. No. Mi się wydaje, że to są lilie. I nasze liliowce pięknie sobie kwitną i rosną. A ile razy one będą kwitły? No one będą kwitły dosyć długo. Jedne będą przekwitały, drugie będą się rozwijać. Szkoda, że już nie mamy wisienek niestety. O, odgłosy ulicy w tle, bo tam jakiś autokar. Także wszystko słychać. Ale jabłuszka pięknie nam tutaj rosną, coraz większe. O. Spadła na brzoskwinki. Tak, no. No właśnie, brzoskwinki też nam tak co jakiś czas spadają po jednej. Nie wiem, o co to chodzi. No popatrz, no nie, Mikołaj? No nigdy nam nie urosną, skoro ciągle będą spadać. No mam nadzieję, że coś na tym drzewie jednak zostanie. Ok, zrobiliśmy obchód ogrodu. Teraz wracamy do domciu. Tak, Mikołaj? Tak. Tu dzieciaki towarzyszą. Dobra, wracamy do domciu. Chyba trzeba się będzie ubrać i gdzieś się wybierzemy, może na jakiś plac zabaw. Mikołaj, pokaż, jakie masz hula hop. Super. Mama wymyśliła z klocków, nie? Jest takie udawane hula hop. O Jezu, jak razi słońce. Dobra, idziemy się ubierać i jedziemy na plac zabaw, tak? Thank you.
Cię. Tutaj wchodzimy, chodźcie. O, tutaj jest dla mamy miejsce. Jaka piękna altanka. W cieniu, super. No, to proszę bardzo. Ja tutaj zasiadam, a wy możecie iść się bawić. To był świetny pomysł, żeby tutaj przyjechać tak rano. Słuchajcie, jest cisza, spokój, jeszcze nikogo nie ma. No i takie piękne widoki tutaj mamy. Ktoś tam sobie tylko biegnie na jakiś jogging poranny. Jest cudownie. Później Wam pokażę, jak tutaj wygląda jeszcze okolica, bo też jest pięknie. Przypominają mi się teraz, słuchajcie, wakacje w Grecji, jak nad basenem właśnie sobie robiliśmy takie, to znaczy, no nie takie, tylko te zgrzewane takie tosty, wiecie, no ale były tosty nad basenem z żółtym serem i z mortadelą, takie w tosterze opiekane i to było po prostu najlepsze jedzenie świata. Już zeszliśmy teraz ze słońca, bo jest samo południe, także to nie jest teraz dobry czas, żeby się tam smażyć, chociaż jest cudowna pogoda i nie mam nic przeciwko i bardzo się cieszę, że tak jest. No ale dobrze też sobie posiedzieć troszkę w chłodniejszym miejscu. Ja właśnie sobie zrobiłam kawę i wzięłam sobie tutaj moją kosmetyczkę, ponieważ chcę sobie pomalować paznokcie taką odżywką z Eveline. 6 w 1. Kupiłam sobie taką, która nadaje delikatny kolor, bo ja mam tą odżywkę z Eveline, taką, wiecie, 8 w 1, typową. Od czasu do czasu sobie nią maluję paznokcie, natomiast chciałam, żeby troszkę koloru też mi coś dodało, więc zobaczę, jak to się sprawdzi, czy to się w ogóle dobrze nakłada, czy nie. Także spróbujemy, trochę się schłodzę. Dzieciaki są teraz w pokoju na dole. Włączyłam im tam piosenki i sobie tańczą i będą też coś tam rysować i kolorować, także na ten czas takich tych największych upałów przeczekamy to sobie wszystko w domu, a później jeszcze wyjdziemy na ogród. Thank you.
Od razu Wam teraz pokażę, jak tutaj jestem na dole. Ostatnio wydrukowałam moim dzieciakom, bo w przedszkolu mieli takie zadania. Może komuś z Was się przyda dla dzieciaków. To się nazywa dyktando graficzne albo dyktando obrazkowe, jak się wpisze, albo kodowanie, gdzie trzeba po prostu znaleźć kolor, na przykład brązowy kolor i jest, widzicie, podane pole, na przykład 10B, więc dziecko sobie sprawdza 10B i koloruje na brązowo i tak dalej. I później z tego wychodzi jakiś fajny obrazek, tutaj jakiś zaczęte jeszcze coś tam. No, Maja też tutaj ma coś takiego, ja jej wydrukowałam jakiś inny obrazek, ale to dopiero zaczęła niedawno, ale bardzo fajne zajęcie, powiem Wam, że jak ktoś ma takie młodsze dzieci, to polecam takie coś, bo to zajmuje czas i bardzo chętnie przy tym pracują, także fajna sprawa. Lucjan, gdzie Ty byłeś? Co, Lucjan? Halo? Ale szukałam dzisiaj kota. Słuchajcie, gdzieś się zaszył. Przed chwilą wrócił. Taki padnięty, jak widać. O, i od razu do Michy. Lucjan, byłeś na wycieczce? No dobrze, że wróciłeś już, bo gorąco takie. No dobra, czas się trochę schłodzić. I pochodzić. O Jezu, jakie ty masz zimne ręce, Maja. No trochę zimna woda, nie? Dobrze, nie będę Cię nagrywać. A tutaj Mikołaj, tak? O, ale fajnie, można się schłodzić, super. O, żebym Ci nie nadepnęła na rączkę. O, teraz jak się tak chwilę w tej wodzie posiedzi, to ona jest całkiem ciepluśka, nie? Jak w basenie. No, zresztą już jest nagrzana, już tyle godzin słońce na nią świeci. Super. Może zjesz wszyscy na raz. O, Lucjan, chyba jedzonko przyszło do Ciebie. Co, podoba Ci się? Okej, masz. O Jezu. Ciepło. Oj, będzie chrupał. Tyle czasu pewnie nic nie jadł, bo dzisiaj się gdzieś zaszył, nie wiemy gdzie. Może u pana sąsiada? No i nie było cię, Lucjan, tyle czasu, nie? Tyle godzin. O, a Maja mu teraz tutaj poprzynosiła chrupeczki. Tak, będziesz mu wybierać? Takie najlepsze kąski. Dobra, no to postaw mu tam może miskę koło niego, może nie, sobie zje. Chcę coś zrobić. Aha. O, a my sobie tutaj tak teraz odpoczywamy, chillujemy na ogrodzie. Dzisiaj taki leniwy dzień z takim fajnym widokiem na nasze warzywka. Piękna pogoda, gorąco, także sobie w cieniu tutaj siedzimy i odpoczywamy. Sałata właśnie została skrócona o głowę, zaraz muszę ją umyć i przygotowuję tutaj składniki do dzisiejszego obiadu. Dzisiaj taki obiad trochę nieobiadowy. Mam tutaj takie półbagietki biedronkowe, ale są bardzo fajne i będą hot dogi na obiad. Także mam tutaj parówy przygotowane, pomidorki już z naszego ogrodu, ale jeszcze tam pójdę zajrzeć, czy jeszcze coś zbiorę. Tutaj mam cebulkę również z naszego ogrodu. No i mam jeszcze musztardę, ketchup. I taki sos hamburgerowy kiedyś kupiliśmy w Lidlu. Też jest bardzo fajny, fajny smak robi. Także składam to zaraz wszystko w całość i będziemy zajadać obiad.
takie późne popołudnie na ogrodzie jest świetne. Już jest cień tutaj, także można jeszcze posiedzieć, wiaterek wieje. Dalej jest gorąco, upalnie, ale już fajnie w cieniu. No, także tak nam dzisiaj dzień minął. Teraz jeszcze muszę trochę tutaj ogarnąć sprawy na ogrodzie i sprawdzimy, czy jeszcze coś trzeba podlać. Moi mili, dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że mi towarzyszyliście w tym filmie. Jeśli się Wam ten vlog dzisiejszy spodobał, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi łapkę w górę. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, słonecznego, ciepłego. Zapowiada się chyba, że taki będzie, no nie? Także spędźcie go najlepiej, jak tylko się da. A my widzimy się w kolejnym filmie w piątek. Do zobaczenia!